Witam Was w moim programie, nie będę ukrywać, siedzę właśnie w szafie, czy też garderobie, jakby to nie nazwać, trzyma się tutaj ciuchy. No to skoro przywitanie i intro mamy za sobą, lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. Jest to Pokémon Go! Jest to aplikacja, w sumie jest to gra na telefony mobilne. Na razie wyszło na Androida i iOS. Lecz niestety w Polsce ta aplikacja jeszcze nie jest dostępna, ale idzie to obejść, o tym później. Idzie to obejść. Ja w tę grę gram i łapię Pokémony i przyznam Was, że to naprawdę, naprawdę ma duży sens. Dlaczego? Po pierwsze, wreszcie możemy poczuć się jak trenerzy Pokémon. Nie wiem jak wy, ale ja jestem dzieckiem lat 90. Urodziłem się w 95 roku. 95? A nie, dobrze powiedziałem. Okej. I wychowywałem się oglądając Pokémony w telewizji. Nieważne. Teraz mam okazję zostać trenerem i to jest istotne. To jak już mówiłem, po pierwsze, spełniamy swoje dziecięce marzenie. Po drugie, możemy wyjść z domu. Niby proste, ale jednak dla młodzieży często niezbyt oczywiste, że na dworze jest fajnie świeże powietrze i tego typu rzeczy. A dzięki tej aplikacji jesteśmy jeszcze bardziej zachęceni, żeby wyjść na dwór, zrobić coś, pospacerować się po naszej okolicy, pozwiedzać, odkryć nowe miejsca i złapać nowe Pokémony. Zapewne już słyszeliście o tej grze, bo robi spore zamieszanie teraz na całym świecie. Są różne takie przypadki, że ktoś wszedł w nie taką dzielnicę, szukając Pokémona, został pobity, jedna dziewczyna nawet znalazła zwłoki zamiast Pokémona. Okej, mam nadzieję, że w waszym przypadku nie będzie takich ekstremalnych rzeczy i po prostu znajdziecie jakieś fajne Pokémony na Androidzie. I w tym momencie rozładowała się bateria. Czy to ma sens? Okej, bateria została już naładowana, a teraz zobaczcie, jak łapie się Pokémony w praktyce. Czy to ma sens? Jesteśmy właśnie na początku podróży. Odpalam, ładuje się już aplikacja. To jest już pierwszy Pokémon. Z tego co wiem, to jeszcze w tej wersji aplikacji aż takich Pokémonów nie da się łapać. Szkoda. No ale dobra, ruszajmy dalej. Fajny żart. Aha. Ślinomony. Pokaż telefon, co pokazuje mądrego. No nic nie pokazuje. Aplikacja nas ostrzega, żeby uważać na to, co nas otacza, bo ludzie po prostu giną. Ćpałeś dzisiaj? Tak. Nie jest dostępna. Właśnie na to, co mnie jakiś Pokémon. To, że nie jest... Dobra, pierdolę. No właśnie. Jak widzicie, mamy tutaj plażę, więc mam nadzieję na jakieś wodne Pokémony. Squirtle, może Starwik się znajdzie. Albo Magikarp. A możesz powiedzieć coś po prostu logicznego na temat gry, że wystarczy wyjść? Jesteśmy właśnie przy Pokestop. To są takie popularne miejsca na mapie, przy których możemy zdobyć jakieś dodatkowe rzeczy. Zdobyliśmy Pokebole, jeeej! To są faktyczne miejsca, nie jakieś fikcyjne. Mamy tu Pokemona, mam już PJ-a, ale... Chcę pokazać, co jest tam? Te Pokemony pojawiają się faktycznie u nas! Okej, złapmy go. Chybiłem, trzeba dobrze trafić. Jest! No dobra, złapał się. Jak się czujesz jako trener Pokémon? Super. Ile chcesz złapać Pokémonów? Wszystkie. A wszystkich 150 lub więcej, niech ja widzę Pokémon. Pierwsze pytanie brzmi, jaki jest ulubiony Pokémon? Nie wiem, ale bardzo chcę złapać tego różowego z mikrofonem, co śpiewa. A drugie pytanie brzmi, gdzie masz czapeczkę Asha? Nie przyszła, nie kupiłem jeszcze. Bo każdy szanujący się wiem, trener Pokémonów mieć taką czapeczkę. Słuchajcie, tego Pokémona jeszcze nie mam. O! Wow, ale super! Fajnie, Pokémony rośliny. Jestem wegetarianinem, więc nie idealnie. One też mają uczucia. Ale ich nie będę jeść. O! Czy się uda? Ej, pierwszy raz mi wyskoczył. Tu tego nie ma w rzeczywistości. On jest, tylko ty go nie widzisz. Wreszcie! Widzisz, bo paliło się dookoła niego zielone światełko. Dopiero na 8 poziomie można dawać te jagody, żeby on się zajął jedzeniem i wtedy można go złapać. Jest! 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 Udało się. Wow! Jestem dumny z siebie. To jest najpotężniejszy, jaki mam. Ma najwięcej tych punktów CT. Właśnie będę ewoluował PJ-a na Spyro, chyba będzie następna ewolucja z tego co wiem. To jest, trzeba coś zrobić specjalnego, żeby ewoluował? No trzeba odpowiednią ilość cukierków, nie?
Nie, Pidgeotto! Wow! Przechodziłem już tędy kilka razy i wcześniej nie było tego Pokemona, na przykład tego roślinnego, ani tego robaka, którego teraz szukamy. Myślałem, że na mojej wsi będzie tak, że cały czas te same będą, ale jednak nie, są różne. Ponoć w nocy też się pojawiają inne. Z niego później będzie ten taki pszczoła chyba, nie? Na razie jest to banan. Roślinny, pewnie ucieknie. Jak mają żółte albo czerwone, to trzeba dać im takie jagody czy coś. Co? To było spotkanie teorii z praktyką. Czy to ma sens? Dziękuję wam bardzo za oglądanie pierwszego odcinka tego nowego programu. Mam nadzieję, że się podoba. Do zobaczenia już niedługo. Życzę wam jak najwięcej fajnych Pokemonów. I powodzenia. Powodzenia w łapaniu. Cześć. A teraz jestem poważną pszczołą. Bardzo poważną pszczołą. Proszę mnie nie lekceważyć.